Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Na początek list, który nas zdziwił i zbulwersował. Pisze do nas pan Paweł. No, kto by pomyślał, że niewinny filmik, który pokazywaliśmy kilka odcinków temu o rondzie w Łomży, no, wywoła taką burzę w internecie. No to już bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa. No, nasz widz musiał ostro hamować, bo doszłoby do wypadku. Samochód dostawczy, no, wiezie jakieś drzewko i co robi? Z prawego pasa wjeżdża na lewy pas, na który przecież ma wjechać nasz widz. Zajeżdża mu drogę. Pan Paweł pisze tak. W środowisku internetowym istnieje przekonanie, że ten z prawej miał pierwszeństwo, ponieważ jadący lewym pasem miał go po swojej prawej stronie. Opadły ci ręce? Całkowicie. Tym bardziej, że parę autorytetów w środowisku szczecińskim podobno, czy gdzieś, wypowiedziało się, że przecież oczywiście to jakaś pomyłka, co ten Kraków pokazuje. Przecież ten z prawej miał pierwszeństwo. No ręce opadają naprawdę, bo to, o czym ewentualnie próbują mówić oceniający ten przypadek internauci, czy też fachowcy, dotyczy zupełnie innej sytuacji. Są trzy pasy ruchu i kierowcy ze skrajnych pasów zamierzają w tym samym czasie wjechać na pas środkowy, zmienić pas ruchu z zajmowanego na środkowy. I wtedy, proszę Państwa, ten z prawej ma pierwszeństwo. Wtedy i tylko wtedy. W innych przypadkach reguła prawej ręki nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Jedziemy jedną jezdnią, zmieniamy pasy ruchu i robimy to na zasadzie artykułu 22 w związku ze zmianą pasa ruchu z jednego na drugi. Jadący danym pasem zawsze ma pierwszeństwo przed pojazdem, który na ten pas dopiero zamierza wjechać. Zamierza pas zmienić. A tutaj w ogóle nie trzeba było zmieniać pasa ruchu. Wjeżdżamy na rondo dwoma pasami, więc jeżeli ktoś jest na prawym pasie, wjeżdża na pas prawy. Jeżeli ktoś jest na lewym pasie, wjeżdża na pas lewy. Nie musi to być rondo, może to być inne skrzyżowanie. I też w takim przypadku pilnujemy swojego pasa, żeby go przypadkiem w sposób niekontrolowany nie zmienić. Bo jeżeli go zmienimy w sposób niekontrolowany, dojdzie do zajechania drogi i do co najmniej kolizji. Jeżeli chcemy go zmienić w sposób kontrolowany, to oczywiście, ale kierunkowskaz, upewnienie się, że można i dopiero. To takie proste, oczywiste opadają ręce. Jeżeli my zastanawiamy się nad tak oczywistymi rzeczami i próbujemy dopasować przepisy do naszych poglądów, trudno to zrozumieć. Nie wiem, skąd się wzięły te interpretacje. Wobec tego przypomnijmy dzisiaj kwestie związane z tematem zmiany pasa ruchu, zajęcia pasa ruchu. Ronda na razie zostawiając na boku. Temat ten dodatkowo rozwija pan Tobiasz w swoim mailu, pytając o skręt z dwóch pasów na większą ilość. W tym przypadku ulica Stella Sawickiego, dwa pasy do skrętu w lewo i aż cztery po skręcie. I organizator ruchu nie przewidział linii prowadzącej. Tutaj nie powinien tak robić, bo jest to ze stratą dla płynności ruchu, dla możliwości zajmowania pasów ruchu, tak żeby od razu te pojazdy, skręciwszy w tym przypadku w Bora Komorowskiego, czy gdziekolwiek indziej, mogły wykorzystać wszystkie pasy. Podjechałem ulicą Stella Sawickiego do skrzyżowania, o które pyta pan Tobiasz. No i popatrzcie Państwo, jestem na skrajnym lewym, obok mnie ciężarówka na prawym, obydwoje skręcamy w lewo. Widać to po naszych kierunkowskazach i wjechawszy na Bora Komorowskiego w kierunku centrum Krakowa będziemy mieli aż cztery pasy. Nie możemy założyć, że te prawe są dla tej ciężarówki, a te lewe dla nas. Musimy założyć, że ta ciężarówka ma prawo pomyśleć, że skończy na drugim od lewej pasie Bora Komorowskiego, bo nie na pierwszym. Pierwszy jest zastrzeżony dla nas, ale już na drugi nie możemy spokojnie jechać. Czyli dopóki organizator ruchu nie pomaluje linii prowadzących, to musimy pilnować swojego pasa. Nasz to na pewno ten skrajny lewy na Bora Komorowskiego. I tylko tak, panie Tobiaszu. I zawsze w takich sytuacjach, jeśli nie ma linii prowadzącej, pilnujmy swojego pasa, a potem możemy go zmienić. Podobną sytuację mamy na wylocie Dobrego Pasterza do Bora Komorowskiego. Jakby bliźniacze skrzyżowanie z drugiej strony też
wyjazd jest z dwóch pasów ruchu, też niestety nie ma linii prowadzącej. No to jedziemy z lewego oczywiście na lewy. Tamten na prawy, bardzo dobrze. A teraz, gdybyśmy chcieli zmienić, to pierwszeństwo miałby ten Fiat Punto, gdybym chciał wjeżdżać na środkowy. Zrównał się z nim. O teraz. I obaj wymyśliliśmy, w tym momencie zmieniamy. To wtedy Fiat Punto pierwszy, ja drugi. A teraz pojadę prawym pasem, wyjeżdżając z dobrego pasterza na Bora Komorowskiego. No i nie powinienem założyć, że ten z lewego pasa na pewno pojedzie na lewy. No bo mógłbym wtedy pojechać na środkowy. Bezpieczniej będzie, jeżeli państwo założycie, że jedziemy na skrajny prawy. I to jest ta pewna możliwość. I tak proszę jeździć, dopóki nie będzie linii prowadzącej. A teraz podjedziemy pasem prawym do skrętu w lewo, tak jak ciężarówka przed chwilą. O, właśnie jestem, czekamy na zielone światło. I powtarzam, nie mogę założyć, że pojazd na lewym pasie zajmie lewy, chociaż tak powinien generalnie zająć. Ale nie ma takiego stuprocentowego założenia poprzez to, że nie są poprowadzone linie prowadzące. W związku z tym muszę pamiętać o tym, że nie ma w takim przypadku zajęcia pasa ruchu. Pilnuję swojego pasa. Na pewno nie będzie to lewy skrajny, bo to na pewno pojazd, który jest obok mnie, będzie jechał tym pasem. Ma zadane pojechać tym pasem. Ja też mam zadane pojechać swoim pasem i to nie będzie inny pas niż trzeci od lewej. Tylko na tym mogę spokojnie skończyć manewr. I niestety jest to ze szkodą dla tego pasa środkowego. Oczywiście widząc, że pojazd jedzie na lewy, mógłbym od razu wjechać na ten środkowy. Ale nie zalecam tego robić, bo możemy się pomylić. A teraz się, proszę państwa, potasujemy na zasadzie właśnie taki. Ci ze skrajnego lewego na środkowy i ja na środkowy, no to wtedy na zasadzie tego, że ja jestem z prawej strony, ja będę miał pierwszeństwo przed pojazdem jadącym z lewego pasa. Ale tylko w tym przypadku, szanowni państwo, odwołam się jeszcze raz do tego skrzyżowania, do tego ronda nieszczęsnego, które zostało rozczytane. Tam mieliśmy swoje pasy z dwóch na dwa. I tam po prostu pilnujemy z lewego na lewy, z prawego na prawy. I koniec. No i internauci ze Szczecina zamieszali biednemu panu Pawłowi w głowie i on teraz pyta, czy w takim razie każdy samochód, którego ma się po prawej stronie, no to ma pierwszeństwo. Ja myślę, że pan Paweł dobrze wszystko rozczytuje. Przysłał nam tylko dla usunięcia wątpliwości. Rozumiem, że pan Paweł wie, o co chodzi. Natomiast idąc tropem tych pseudoekspertów, to pojazd, który skręca z pasa prawego w stosunku do pojazdu, który skręca z pasa sąsiedniego, nie prawego, może tych pasów być więcej, to ten pojazd zawsze rządzi, tak? Mamy to rozczytywać, pyta pan Paweł i może część z państwa zwiedzionych tymi interpretacjami może zapytać, czy zawsze ten na prawym pasie decyduje i on wybiera, na którym pasie skończy, a ten na lewym, biedaczek, musi się podporządkować. Proszę państwa, reguła prawej ręki odnosi się do takiej sytuacji. Proszę spojrzeć na moje ręce. Pojazd nadjeżdża z prawej strony, inny pojazd z innej drogi nadjeżdża akurat w stosunku do tego ze strony lewej. Jeżeli jedziemy na tej samej jezdni dwoma pasami ruchu, to nie ma reguły prawej ręki z wyjątkiem sytuacji, którą oczywiście po tą regułę można podciągnąć, że obaj na jeden pas wjeżdżają. Ale obaj zmieniają. A jeżeli obaj jadą i są też dwa pasy za skrzyżowaniem, z dwóch na dwa, no to pilnują swoich pasów. Jeżeli jest z dwóch na trzy, to powinna być linia prowadząca, wskazująca, że na przykład z lewego tylko na lewy, a z prawego na środkowy i prawy, albo odwrotnie, z prawego tylko na prawy, a z lewego na środkowy i na lewy. W każdym razie oni równolegle, niezależnie od siebie, pilnują swoich pasów ruchu. Tak jak zajęli je przed wjazdem na skrzyżowanie. I to cała filozofia. I mam nadzieję, że ten program ostatecznie tutaj jakieś wątpliwości z tym związane rozwieje. Ale to dziwne, że dojrzali mężczyźni nie są w stanie nauczyć się tak prostych rzeczy. No, może kobiety też. Nie wiem, czy to tylko domena mężczyzn. Tak czy inaczej, wstyd, że w tak prostych sytuacjach nabieram jakieś wątpliwości. To niepojęte.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.